Cześć, witajcie. Jakiś czas temu na PlayStation Network pojawiła się multiplayerowa beta Ratchet & Clank All for One. Beta, czy też po prostu demo. Ostatnio panuje taka moda, aby wszystkie dema nazywać betami. Sprawdźmy więc, co ta beta ma do zaoferowania. Gra wita nas miłą informacją, że jeszcze nie obsługuje wybranego języka konsoli. W moim przypadku jest to język polski, ale pełna wersja na pewno będzie spełniać takie warunki. Dalej mamy schludne menu i kilkoma ruchami pada rozpoczynamy przygodę. Możemy założyć grę lub wskoczyć do już istniejącej. Dołączmy więc może do pierwszej, lepszej rozgrywki i zobaczmy, co ma do zaoferowania All for One. Gra to platformówka, w której strzelamy, siekamy, biegamy, skaczemy, rozwiązujemy różne mini zagadki, aby popchnąć fabułę do przodu. Wszystko oczywiście w trybie kooperacji. Gra jest stworzona z myślą o kooperacji czteroosobowej. Możemy kierować Ratchetem i Clankiem, tych chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, oraz dwoma antagonistami serii, kapitanem Quarkiem oraz doktorem Nefariusem. W becie udostępnione zostały dwie lokacje, zwane Nest i Luminopolis. Na uwagę zasługuje fakt, że przyłączając się do rozgrywki, możemy zasugerować już grającym graczom, aby zrestartowali bieżący poziom, abyśmy również my mogli poznawać go od początku. To naprawdę bardzo fajna funkcjonalność. Zobaczmy, jak wygląda początek przygody. To, co rzuca się w oczy przy pierwszym kontakcie, to fakt, że bez zgranej grupki przyjaciół gra się nadzwyczaj ciężko i mało przyjemnie. W momentach, gdzie trzeba było chwilkę pomyśleć, większość kompletnie nie wiedziała, co ma robić, a że śmierć przychodziła dość prędko, to musieliśmy powtarzać długie kawałki pomiędzy punktami kontrolnymi. Gra oferuje przepastny arsenał broni i gadżetów, a każda postać ma dodatkowo swoje unikalne uzbrojenie. Możemy więc walczyć wręcz, strzelać, miotać ogniem i zamrażać przeciwników, dla każdego coś miłego. Po drodze napotkamy kilka bardzo fajnych elementów, których kluczowe jest właśnie zgranie wszystkich czterech postaci. Chociażby tutaj, gdzie musimy złapać się za ręce i pofrunąć w górę wraz ze strumieniem powietrza, albo w innym momencie, kiedy wszystkich czterech graczy musi skoncentrować ogień na jednym przeciwniku. Najczęściej jest to właśnie jakiś boss. Walki z bossami same w sobie są dość proste, ale tak jak mówiłem wcześniej, gdy traficie na niezgraną grupkę osób, tak jak na przykład ja, to nawet najprostsi przeciwnicy będą stanowili nie lada wyzwanie. Po zakończeniu danego poziomu zdobywamy różnego rodzaju nagrody, a za zdobyte punkty kupujemy nowe uzbrojenie. Warto przede wszystkim grać zespołowo, bo to za te wszystkie aktywności, które można wykonać w kooperacji, gra przydziela największą liczbę punktów. Mi kilka godzin spędzonych z betą Ratchet & Clank All for One upłynęła bardzo przyjemnie. Na koniec zostawię was jeszcze sam na sam z rozgrywką, sami ocencie, czy produkcja Insomniac Games przypadnie wam do gustu. Ode mnie to wszystko, dzięki za uwagę. Cześć! That's not good. You're being diverted to the Nest Rehabilitation Center. I don't like this ride. I want to get off. I want to get off! Stop zipping us! Hop in! President Borg is back in the game. I need a sidekick over here. Nice. I know just what to spend it on. Steward, the interlopers are still alive. Send in reinforcements. By the way, Commander,